jest, czy teraz? Na podstawie artykułu 95e regulaminu Sejmu, po zasięgnięciu opinii Prezydium Komisji Finansów Publicznych, podjąłem decyzję o uwzględnieniu w późniejszym terminie porządku dziennym punktu w brzmieniu: sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw, druk 2877-3000. Wysoki Sejmie, w dniu 8 grudnia zmarła pani poseł Jolanta Szczepińska. Jest wniosek formalny z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, 8 grudnia tego roku zmarła Jolanta Szczepińska, wiceprzewodnicząca naszego klubu przez prawie 15 lat. Poseł na Sejm Rzeczypospolitej, osoba zaangażowana w Solidarność, działaczka podziemia, kolporterka, osoba prześladowana, bita. Dowiedziałem się o niej po raz pierwszy, nie znając jej jeszcze jako działacz Komitetu Chorzyńskiego, właśnie dlatego, że nawet jeszcze przy końcu tego okresu prześladowań przez Służbę Bezpieczeństwa ona podlegała szczególnie brutalnym prześladowaniem. Później była członkiem, działaczem Porozumienia Centrum, pełniła funkcję w Naczelnej Radzie Politycznej, była członkiem Naczelnej Rady Politycznej, była szefem organizacji słupskiej Porozumienia Centrum, następnie przeszła do Prawa i Sprawiedliwości. Była, jak już wspominałem, posłem, była przewodniczącą Okręgu Gdyńskiego, a później Słupskiego Prawa i Sprawiedliwości. Była osobą głęboko zaangażowaną w sprawę Polski i mimo, że prawie 19 lat w ostatnim okresie swojego życia ciężko chorowała, to zaangażowanie trwało aż do ostatnich tygodni jej życia, kiedy odzyskiwała na chwilę możliwość jakiejś aktywności, to przez cały czas zajmowała się nawet z daleka przez telefon tym, co dzieje się w jej okręgu, tym, co dzieje się w sferze życia publicznego. Sądzę, że zasłużyła na dobrą, bardzo dobrą pamięć. Była piękną postacią naszego ruchu politycznego, ale także szerzej naszej całej politycznej wspólnoty, jakkolwiek dzisiaj jest ona podzielona. Wieczne odpoczywanie raczej dać, Panie, a światło i wieku ista, niechaj świeci, niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Uprawnione podmioty przedłożyły projekty ustaw. Zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy prawo celne, a także o zmianie ustawy o policji oraz niektórych innych ustaw. Projekty to odpowiednio druki nr 3084 i 3088. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjąłem decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkty obejmujące pierwsze czytania tych projektów. Proponuję, aby w przypadku tych projektów z druków 3084 i 3088 Sejm wyraził zgodę na zastosowanie artykułu 37 ust. 4 regulaminu Sejmu. Jeżeli nie będę słyszał sprzeciwu, będę rozumiał, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Właściwe komisje przedłożyły sprawozdania o projektach ustaw: o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, o zmianie ustawy Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw, a także o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Sprawozdania to odpowiednio druki nr 3066, 3065 i 3089. W związku z tym, na podstawie artykułu 95e regulaminu Sejmu, podjąłem decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujące rozpatrzenie tych sprawozdań.
Właściwe komisje przedłożyły sprawozdania o projektach ustaw: - o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, - ustawy o zmianie ustawy Prawo o notariacie. Sprawozdania to odpowiednio druki nr 3064 i 3058. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjąłem decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkty obejmujące rozpatrzenie tych sprawozdań. Komisja Gospodarki i Rozwoju przedłożyła dodatkowe sprawozdanie o projekcie ustawy o Fundacji Platforma Przemysłu i Przyszłości, druk nr 3063-A. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjąłem decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkty obejmujące trzecie czytanie tego projektu ustawy. Grupa posłów przedłożyła projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich wydanych z naruszeniem prawa oraz zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami, druk nr 3070. Na posiedzeniu Konwentu Seniorów zgłoszono sprzeciw wobec propozycji uzupełnienia porządku dziennego o pierwsze czytanie tego projektu. Jest to, w myśl art. 173 ust. 4 regulaminu Sejmu, punkt sporny porządku dziennego i propozycję uzupełnienia porządku dziennego o ten punkt poddam pod głosowanie. Przypominam, że zgodnie z art. 173 ust. 4 regulaminu Sejmu głosowanie to nie jest poprzedzone debatą ani zadawaniem pytań. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa posłów jest za uzupełnieniem porządku dziennego o punkt pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych, czyli druk nr 3070, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 390 posłów, za głosowało 222, przeciw 168. Sejm propozycję przyjął. Grupa posłów przedłożyła projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie województwa, druk nr 3087. Na posiedzeniu Konwentu Seniorów zgłoszono sprzeciw wobec propozycji uzupełnienia porządku dziennego o pierwsze czytanie tego projektu. Jest to, w myśl art. 173 ust. 4 regulaminu Sejmu, punkt sporny porządku dziennego. Propozycję uzupełnienia porządku dziennego o ten punkt poddam pod głosowanie. I przypominam, że przyjęcie propozycji uzupełnienia porządku dziennego oznaczać będzie, że Sejm wyraził zgodę na zastosowanie art. 37 ust. 4 regulaminu Sejmu. Głosujemy. Kto z państwa jest za uzupełnieniem porządku dziennego o punkt w brzmieniu pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie województwa, proszę druk nr 3087, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 395 posłów, za głosowało 224, przeciw 171. Sejm propozycję przyjął. Prezydium Sejmu proponuje, aby Sejm przeprowadził debatę średnią nad sprawozdaniem komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2019. Prezydium Sejmu proponuje także, aby Sejm wysłuchał 10-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i 5-minutowych w imieniu kół w łącznej dyskusji nad sprawozdaniami Rady Ministrów z realizacji ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Prezydium Sejmu proponuje jednocześnie, aby Sejm wysłuchał 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół w dyskusjach nad pozostałymi punktami porządku dziennego. Jeżeli nie słyszę sprzeciwu, będę rozumiał, że Sejm propozycję przyjął. Nie słyszę sprzeciwu. Informuję, że Konwent Seniorów jednomyślnie zaopiniował propozycję rozpatrzenia na bieżącym posiedzeniu informacji w sprawie powiązań rodzinnych osób zatrudnionych w jednostkach samorządu terytorialnego, spółkach komunalnych, ministerstwach, instytucjach podległych oraz nadzorowanych przez poszczególnych ministrów lub prezesa Rady Ministrów, kancelarii prezesa, spółkach Skarbu Państwa oraz instytucjach Unii Europejskiej, zgłoszoną przez Klub Parlamentarny Kukiz’15. Punkty porządku dziennego bieżącego posiedzenia będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością zaopiniowaną przez Prezydium Sejmu i Konwent Seniorów. Informacja w tej sprawie, a także wykaz ustaw, które Senat przyjął bez poprawek, dostępne są w systemie informacyjnym Sejmu. Proszę pana posła sekretarza o odczytanie komunikatów. Informuję, że w dniu dzisiejszym odbędą się posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, godzina 11:00, Etyki Poselskiej, godzina 11:30,
do Spraw Unii Europejskiej – godzina 12. Zdrowia – godzina 12. Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład grupy Amber Gold – godzina 13. Do Spraw Energii i Skarbu Państwa – godzina 14. Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań oraz występowania zaniedbań i zaniechań organów i instytucji publicznych w zakresie zapewnienia dochodów Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego w okresie od grudnia 2007 do listopada 2015 – godzina 14. Polityki Społecznej i Rodziny – godzina 15.30. Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej – godzina 15.30. Administracji i Spraw Wewnętrznych – godzina 16. Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii – godzina 16. Administracji i Spraw Wewnętrznych – godzina 18. W dniu dzisiejszym odbędą się również posiedzenia następujących zespołów parlamentarnych. Parlamentarny Zespół Górnictwa i Energii – godzina 15. I Parlamentarny Zespół do Spraw Trójmorza – godzina 17. Dziękuję. Dziękuję bardzo. W tej chwili o głos prosi prezes Rady Ministrów, pan Mateusz Morawiecki. Proszę bardzo. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, zdecydowałem się poprosić o głos w związku z wnioskiem, który za chwilę chciałbym przedstawić i poprosić o procedowanie. Otóż mija teraz 3 lata rządów Prawa i Sprawiedliwości, rządów Zjednoczonej Prawicy, rządów, które zdecydowanie zmieniły sposób patrzenia na politykę gospodarczą, politykę społeczną. I w nawiązaniu do tego... mamy dzisiaj na pewno pewien zakręt, który chcemy w dyskusji, chcemy w pewnej debacie wyjaśnić, co dla społeczeństwa jest tą drogą, które społeczeństwo wybiera. Czy ta droga wspólnotowa, ta droga, gdzie jest odpowiedzialność za wszystkich, za całą naszą wspólnotę, czy droga, która wcześniej w różnych latach III Rzeczpospolitej była proponowana. Nasza propozycja jest jasna, nasza propozycja jest jednoznaczna. Tę propozycję chciałbym przedstawić, chciałbym wzmocnić. Ale oczywiście Sejm, Wysoka Izba jest emanacją woli narodu i to od woli Sejmu, decyzji Sejmu zależy, czy będzie mandat dla kontynuowania naszych reform. Dlatego zwrócę się zaraz do pana marszałka Sejmu z wnioskiem o wotum zaufania. O to, żeby Wysoka Izba mogła wyrazić swoje zdanie w odniesieniu właśnie do tego, czy ma być kontynuowany program reform, program zmian, który zaproponowaliśmy. Jednocześnie też jest to ważne, dlatego że zbliża się jutro i pojutrze posiedzenie Rady Europejskiej. Posiedzenie Rady Europejskiej bardzo ważne. Na tym posiedzeniu Rady Europejskiej ja muszę mieć pewność, że rząd ma mandat, że rząd ma poparcie większości parlamentarnej i dlatego taki wniosek składam do pana marszałka i proszę o jego procedowanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu premierowi. Ogłaszam 10-minutową przerwę i proszę Konwent Seniorów do ciemnego saloniku.